to z czego się to boją wzięło. Z tym Twitterem, że coś ktoś napisze, a coś ktoś inny podchwyci i idzie w świat. To samo jest prawdy w każdym innym państwie, tak? Czyli w zawodzie dziennikarza jest limitowany czas na swoje obowiązki, które no, wypadałoby zweryfikować, tylko czasem ta weryfikacja to naprawdę jest żmudna praca, a tutaj trzeba pisać kolejne newsy. Nie ma czasu na tą weryfikację, czyli sprawdza się na przykład, no faktycznie, tu jest napisane agencja informacyjna, tak? I tutaj polega problem na tym, jak odseparować. Wypadałoby nie podać, no ale w tym momencie dziennikarz jakiejś redakcji wie, no dobrze, ja tego nie podam, a inni podadzą jako pierwsi. I też później będą dementować. Mamy cały mechanizm, na którym funkcjonuje, to jest to środowisko, w którym właśnie bardzo łatwo jest zapuszczać tego typu wrzutki informacyjne. Klasyczną dezinformację, klasyczną propagandę, ale i też fejki. To jest bardzo żyzna gleba, jak się okazuje. Dokładnie. Czyli na problem składają się niejako czas, tempo pracy coraz wyższe. Po drugie także potrzeba odbiorców, ciekawość, wręcz czasami chorobliwa ciekawość. Po trzecie nowe media, których chyba jeszcze do końca się nie nauczyliśmy, albo nie zdajemy sobie sprawy, jakie skutki może przynieść korzystanie nieodpowiednie z tych mediów. No, między innymi właśnie, ale tutaj to wszystko opiera się do weryfikacji. Jeżeli ktoś funkcjonuje na Facebooku czy na Twitterze i podejrzane konto się jakieś pojawia, które spamuje po prostu, zawsze widać, bardzo trudno jest budować w długim okresie legitymizację. Dla mnie, jeżeli ktoś raz podaje wrzutkę z RT czy ze Sputnika, ja się już zaczynam zastanawiać, raz się pojawiło i to nie może być przypadek, że ktoś omyłkowo wstawił link do tuby propagandowej Kremla. Natomiast jeżeli my widzimy, że każdego dnia, każdego tygodnia regularnie pojawia się ta narracja, którą Kreml oficjalnie podaje jako swoją własną, a w tym jeszcze mamy tutaj jakieś chwalenie Polaków, coś patriotycznego i tak dalej. No dla mnie to jest oczywiste. Tutaj nie trzeba, czyli ten proces legitymizacyjny do różnych grup jest skierowany. Czyli dla kogoś wystarczy, że a tutaj polski Lwów, polskie Wilno, coś tam, to wystarczy dla mnie, tak? A że tam jest coś prorosyjskiego, nieważne, oni tu dobrze mówią o Polakach. Do różnych grup w różny sposób się odbywa legitymizacja, natomiast w długim okresie bardzo trudno jest odseparować, zbudować coś, co nie powiela rosyjskiej propagandy, a jednocześnie jest jej w jakiś sposób jej nośnikiem. Czyli w długim okresie jest to bardzo trudne, bo prędzej czy później następuje ta demaskacja. Albo ktoś udaje, jak ci faryzeusze, że Biblię czytają, na przykład w kościele masz. Oto Słowo Boże. No ale przecież tam nie ma treści w ogóle. Oto Słowo Boże. I dlatego też ludzie nie wiedzą ani dlaczego mieliby w życiu stosować Słowo Boże. Też nie stosują. Dlaczego facet na babę krzyczy na Szeligowski, na Bemowie? Dlaczego facet krzyczy? No podejrzewam, że chodzą na mszę i nic tam się nie dowiadują na tej mszy. Nie siedzą jak u siatków Jehowy, że każdy ktoś, odpowiada, każdy słucha najpierw wykładu ze Słowa Bożego, potem jest szkoła teokratyczna, potem pojawiają się każdy udziela, potem idą i głosi, bo są naszpikowani wiedzą biblijną, duchem Bożym, który przecież nie jest żadną osobą. Bo tutaj, że to jest jakaś konkretna osoba, że to jest jakaś konkretna osoba, kto? Właśnie o to chodzi, no, że Jezus Pan wspomniał, Chrystus, że ale zaraz, że Jezus Bogiem. No to Jezus nie jest Bogiem, bo Jezusa nie było, a Bóg kiedyś był sam. Jahwe był kiedyś sam. Dziennikarze bardzo często mają krótką pamięć. Tak samo jak i wyborcy, na tym też wyborca gdzieś przyjęte jest mniej więcej około 2-3 lat pamięć sięga wstecz, taka dokładniejsza i to wśród osób, które się interesują, tak problem, problemem jest nie tyle sama krótka pamięć, ile że bardzo często przy wysokim poziomie ideologizacji życia wewnętrznego, tego społeczno-politycznego, przy zaostrzeniu sporów politycznych, które osłabiają państwo od wewnątrz, ale na zewnątrz to jest rezultat. Mamy też do czynienia z takimi sytuacjami, że wystarczy napisać coś, co odpowiada światopoglądowi jakiejś grupy osób. I tu już nawet nie chodzi o pamięć. Czyli ktoś skrytykuje jakąś partię, a wcześniej jej nie krytykował i od razu jest uważany za swojego. No tak, nie do końca. I tutaj jest kolejny sposób na legitymizowanie się. To jest właśnie
bardzo niebezpieczna tendencja, która w świecie polityki, bo to co innego w przestrzeni informacyjnej jako takiej, ale w przestrzeni tej politycznej, życia politycznego stricte, kiedy mamy do czynienia ze zmianami barw partyjnych, bardzo łatwo w taki sposób, jeżeli mamy wojnę plemienną, jest Tutsi i Hutu, oni się tłuką, jeżeli ktoś zmienia nagle barwę i od razu jest uznawany za swojego, bo w trudnym momencie powiedział coś, co potrzebne jest jednej stronie. A potrzebujemy szybko zwolenników. A potrzebujemy bardzo. Liczy się każdy kolejny głos. Tak. Mhm. I w tym momencie bardzo łatwo jest też w tym, z tym jednym, łatwo jest tak samo jak informacje mamy do czynienia z legitymizowaniem. Jest jakiś etap, gdzie fake jest legitymizowany przez kogoś, kto to powieli. Jeżeli osoba... Czyli uwiarygodniamy kłamstwo po prostu. Uwiarygodnienie kłamstwa i tak ten sam model odnosi się do życia politycznego. Możemy uwiarygodnić jakiegoś prorosyjskiego polityka, i zlegitymizować go jako tak naprawdę polskiego polityka, wielkiego patriotę, narodowca powiedzmy. I ten model, tak jak z informacją, to samo można odnieść do świata polityki. Firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem Trend Micro zbadała koszty prowadzenia kampanii informacyjnych prowadzonych przez różne podmioty marketingowe oferujące usługi m.in. w językach chińskim, rosyjskim czy angielskim. Okazuje się, że na przykład, że jeśli chodzi o rynek rosyjski, to za wygenerowanie fałszywej informacji trzeba zapłacić $802. Biorąc pod uwagę dużych graczy, tych $800 to nie jest wysoki koszt. Nie jest wysoki koszt i ja bym tutaj, jest tylko jedno takie porównanie dosyć realistyczne, jest serial Homeland i w ostatnim sezonie jest pokazane, jak taka fabryka troli funkcjonuje od kuchni, paradoksalnie w Stanach Zjednoczonych właśnie. Jeżeli, bo bardzo trudno jest sobie coś zobrazować, jak to wygląda. Mniej więcej my mówimy, mamy do czynienia w takich przypadkach z agencjami informacyjnymi, z czymś, z bytem, który funkcjonuje jak agencja informacyjna, jak duże medium, tylko że oni nie zajmują się powtarzaniem informacji, zbieraniem informacji, oni zajmują się kreowaniem poprzez sieć fikcyjnych kont, botów właśnie, czy algorytmów jakichś funkcjonujących w internecie, tak, wyłapywaniem, powielaniem jakichś informacji, bo chodzi o to, że z tych fikcyjnych kont, gdzie jest sztuczny ruch, podadzą najpierw osoby fizyczne, normalni użytkownicy i to w tym momencie zaczyna żyć swoim życiem. Pojawiają się jakieś wątpliwości, pojawiają się dyskusje, temat zapuszczony jest w obieg. To nie są duże koszty, bo oni tych informacji zapuszczają dziennie setki, tysiące, tak? Czyli różne narracje, to są wpisy, to są komentarze na forach internetowych, to są pod artykułami komentarze, czyli może być bardzo interesujący materiał analityczny, obrazujący jakiś schemat i jest w ciągu godziny 200 negatywnych komentarzy, niby to udokumentowujących, jakie to jest kłamstwo, jakie to jest manipulacja, w ogóle ten autor to jest taki, a inny, i w ogóle to trzeba czytać to, i kilka jakichś obraźliwych jakichś tekstów, zmieniających dyskusję ad personam, jakieś... Pensja żebrak na żebrak. Około 3, 4, 5 tysięcy złotych powiedzmy jest dla pracowników, są dostępne materiały w internecie. Tutaj mamy ludzi, takiego oszusta, mają doświadczenie w pracy, do końca życia już nad grobem jest demaskowanie. Jeszcze... My jesteśmy niestety jako Polska on dziennikarzem Gazety Wyborczej, on wiesz, na odcinku naszych sąsiadów. Nie wiadomo kim. Mówi pan o fabrykowaniu informacji, czy o bronieniu się, instytucjonalizacji tych procesów właśnie do tego momentu, powiedzmy, bo ostatnie dwa tygodnie my przesyłamy już informacje jako fundacja właśnie do Brukseli, natomiast jest biała plama, jeżeli chodzi o fejki w Polsce, tak? Bo to jest tylko jakiś odcinek, to jest ważny odcinek, czyli fejki, dokumentowanie fejków propagandowych, które pojawiają się w różnych krajach. My mamy tutaj zarówno, jeżeli chodzi o właśnie taką współpracę z podmiotami zagranicznymi, analizę na własne potrzeby, to co ja bym chciał podkreślić, co jest najważniejsze, świadomość w społeczeństwie i edukacja. Jeżeli rosyjskie media w ciągu pierwszego miesiąca funkcjonowania fundacji przetłumaczyły na kilka języków, dwa razy byłem na portalu RT, czyli dawnego Russia Today, Sputnik przetłumaczył mój artykuł na kilka języków, tak? Oni bardzo się interesują, oni narzucają swoją narrację. Ja napisałem, że nie możemy się wzorować na Rosji, żeby z nią wygrać, bo to nie tędy droga, tak, do autorytaryzmu. Oni napisali, polski ekspert uważa, że Zachód nie ma szans w starciu z Rosją.
Czyli całkowite przekręcenie wypowiedzi, no tak. Na kilka języków przetłumaczone. Tam, gdzie jest cytat, to jest cytat, ale zaraz po cytacie jest, co redaktor myśli, że ja chciałem powiedzieć. Chodzi o to, że Rosjanie bardzo uważnie, oni jeszcze podają, że my jesteśmy rządowym w ogóle think tankiem. Czyli, że Polska zaczęła instytucjonalnie z tym walczyć. To nie jest prawda. My ale jesteśmy... informacja idzie w świat, przetłumaczona na kilka języków. I dokładnie. Jest szansa, że ktoś, na przykład w Wielkiej Brytanii albo we Francji... Dokładnie tak. Pośle dalej. Dokładnie tak. I tutaj właśnie tutaj pojawia się problem. Czyli jeżeli my musimy pokazywać, tak jak w Brukseli jest to robione, to jest w języku angielskim, tak? Ale u nas na przykład media nie podają. Zobaczcie, tu są przykłady fejków z ostatniego tygodnia. Z fałszywych informacji, które zostały wpuszczone. Ludzie muszą mieć czarno na białym. Czyli to jest ta informacja, która została wpuszczona do przestrzeni informacyjnej, a tak jest naprawdę. I trzeba edukować społeczeństwo, pokazując palcem, bo społeczeństwo musi się nauczyć, tak jak są dyskusje w różnych państwach na temat wprowadzenia nauczania przedszkolnego, elementów już rozróżniania dezinformacji, propagandy, tak? A przecież jeszcze jest taki temat, że mądry głupiemu ustąpi, bo my jesteśmy i tak parę lat, nigdy nie ustąpi, delikatnie mówiąc, za Rosją w Polsce, o rozwój zrozumiały całego jest głupi. Ludzie się czekają ślepy za ułek, studiują, uczą się czegoś, a ogólnie nie wiedzą, gdzie są, w jakiej sferze czasu, sytuacji, o co chodzi, nie rozumieją. I co im to da, to kształcenie, że szatan tkwi w szczegółach, zapędził dziadów ślepy za ułek, nie orientują się, nie mają praktycznego podejścia w życiu. Pisze Polak. Nie mają żadnej wiedzy, trochę szerszy aspekt, żadnej dobrej wiedzy. Obrazu, oczywiście. Jak nie się tak słyszy, takie, że są takie młode dupki poszły, do różnych grup, to takie głupie jest, może być bardzo, że niewiele trzeba na ulicy palcem kiwnąć, aby cię zaatakowali. Po prostu naród jest agresywny, cytat, głupi jest. A jest obgadali to mało, cytat, tam dziam, cały czas dziamią, bo to przecież nie są słudzy Boży, to nie są słudzy Jahwe, to nie są święci w dniach ostatnich. Teraz w dniach ostatnich są wszędzie słudzy diabła. Ostatkowiechowy to jak są, to są jako przyjeździ. I mormoni, gdyby byli, a nie ma, to są jako przyjeździ. Prawosławni, gdyby byli, a nie przyjeżdżają jednak z Anglo-Ameryki, Białystok, czyli że prawosławnych tutaj na Mazowszu oraz Wisłą w Warszawie nie ma. I tak ci, co są ateiści, tak kompinują, podszywają się pod tego, tak jak tu państwo słyszycie, o tych manipulacjach, udają, bo w jakiś punkt, tak, żeby pokazać, że nie zawahamy się tego zrobić, że NATO się wycofa. Jak można podać relacje z tego? Polski ekspert nawołuje do wojny nuklearnej z Rosją. Albo nawołuje do tego, żeby Polska rozbudowała swój arsenał atomowy. Przecież tak właśnie wygląda dezinformacja. Skoro on powiedział, że powinniśmy być na to gotowi, no to jak można to zinterpretować, tak? Dla Rosji to jest oczywiste. No nawołują do wojny nuklearnej z nami. Musimy coś zrobić. I to może posłużyć jako przykład. To jest ten poziom perfidii. Można to, i to właśnie mniej więcej najczęściej tak wygląda. Natomiast najniebezpieczniejsze jest ukrywanie prorosyjskiej narracji w narracjach hermetycznych jakichś grup, czyli mamy, czy to będą monarchiści, czy to będą skrajni narodowcy, czy w ogóle skrajne środowiska są bardzo podatne na różnego rodzaju penetracje czy oddziaływania. Natomiast tutaj te patriotyczne narracje pod ich płaszczem, mówienie, że Rosja jest receptą na upadającą, dekadencką, zdemoralizowaną Unię Europejską, jest wprost działaniem na szkodę polskiego interesu narodowego. I trzeba te rzeczy dokumentować. I tutaj też jest ogromna rola nie tylko dla NGO-sów, nie tylko dla dziennikarzy i ekspertów, którzy powinni weryfikować informacje, które podają, jakieś źródła, z których korzystają, żeby nie brać dla dowalenia przeciwnikowi, powiedzmy w cudzysłowie, ideologicznemu lub politycznemu, nie powinniśmy nadużywać terminu propaganda, właśnie to propaganda PiS-u, propaganda PODY, propaganda ten pracuje dla Rosji, ten na pewno jest agentem. Nadużywanie tych terminów porozumiewa nam rzeczywisty obraz niestety zagrożenia, czyli ja śledząc uważnie w ogóle użytkowanie w polskim internecie słów propaganda czy dezinformacja. My mamy przede wszystkim każdego tygodnia masę artykułów, masę nagłówków, masę tekstów. My rozmawiamy o propagandzie właśnie PiS-u, propagandzie PODY,
propagandzie Platformy, propagandzie Nowoczesnej. A tak na dobrą sprawę, to słowo po prostu używane jest nie do końca w tych kontekstach, nie to analizujemy. A problem jest bardzo poważny, jak Państwo słyszeli. Temat rzeka, ale niestety w tym miejscu musimy się zatrzymać. Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do tematu. Naszym gościem był dr Adam Lelonek, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Reklama. Od jutra w Lidlu. Ponad 30 artykułów kosmetycznych w supercenach. A dodatkowo kawa rozpuszczalna Jakobs Kronog 18,99 za 200 gramów. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Zapytaliśmy, jakiej opalenizny pragną kobiety. Takiej, na którą nie muszę zbyt długo czekać, dlatego jak co roku stosuję Belisto Sun. Pięknej i zdrowej. Pomaga mi ją uzyskać Belisto Sun. Opalenizny, którą będę się cieszyć aż do jesieni. Suplement diety Belisto Sun zawiera formułę ActiBronze z wysoką dawką beta-karotenu, L-tyrozyną i miedzią, która wspiera prawidłową pigmentację skóry. Belisto Sun. Bo kobiety pragną zdrowej, pięknej i trwałej opalenizny. Po reklamie. Autopromocja. Jak zarobili pierwszy milion? Na czym polega tajemnica ich sukcesu? Skąd czerpią pomysły i czego mogą nas nauczyć? O to wszystko pytamy czołowych polskich biznesmenów i menedżerów w audycji Ludzi Gospodarki. Do usłyszenia w każdą niedzielę po godzinie 15.30. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 15. Czas na informacje dnia. Autoryzował artykuł czy nie? Chodzi o Michała Tuska i jego słowa przed Sejmową Komisją Śledczą. Grupę Polaków wśród turystów ewakuowanych w Hiszpanii powodem zagrożenie pożarem. Karać za przeglądanie stron internetowych dżihadystów to pomysł belgijskiego sędziego. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Michał Tusk autoryzował wypowiedzi do artykułów z tygodnika Wprost sprzed blisko 5 lat, w których mówił, że wiedział o kontrowersjach wokół Ambergold. Tak wynika z nagrań, jakie mają dziennikarze, którzy przygotowywali ten artykuł. Kilka dni temu, podczas przesłuchania przed komisją śledczą, syn byłego premiera mówił, że wypowiedzi dla Wprost nie były autoryzowane. Michał Tusk współpracował z OLT Express przez 3 miesiące, a ta firma zależała od Ambergold. Nikt nie przesądza jakiejkolwiek winy Michała Tuska w aferze Ambergold, przyznaje posłanka PiSu Izabela Kloc. Jednak, jak dodaje, sprawy powinny dogłębnie wyjaśnić Komisja Śledcza oraz organa wymiaru sprawiedliwości. Chociażby tą różnicę w tym wywiadzie, który we Wprost się pojawił, a z drugiej strony, i to z tego co wiemy, autoryzowanym wywiadzie, a z drugiej strony zeznania przed Komisją Ambergold. Jest to sytuacja, która obnaża w pewnym sensie, jak funkcjonowało państwo za czasów koalicji Platforma Obywatelska PSL. O tym, czy Michał Tusk umyślnie zataił prawdę, czy skłamał nieświadomie, może zdecydować tylko sąd. Tak mówi poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński, który zasiada w komisji śledczej do sprawy Ambergold. To jest naturalne, że jeżeli tutaj może dochodzić do jakichś nieprawidłowości, to jest takie podejrzenie, ale tą kwestię zdecydowanie może rozstrzygnąć tylko sąd. Przed ferowaniem przedwczesnych wyroków w sprawie Michała Tuska przestrzega poseł PO Andrzej Czerwiński. Jeśli ktoś sugeruje, że ktoś świadomie coś uwikłał, czy był uwikłany i tak dalej, czy podjął potem reakcję, to po prostu trzeba zbadać, zanim człowiek cokolwiek osądzi. I teraz, jeśli mamy obiektywnie patrzeć na to, to każdy chyba niezaangażowany politycznie wie, że Michał Tusk był ściągnięty przez komisję wyłącznie dlatego, że nosi nazwisko ojca. Komisja śledcza planuje przesłuchanie Donalda Tuska. Środowe przesłuchanie jego syna trwało ponad 7 godzin. Pytania i odpowiedzi dotyczyły współpracy syna byłego premiera z liniami lotniczymi OLT Express, które należały do gdańskiej piramidy finansowej. 61 Polaków było wśród turystów ewakuowanych w związku z pożarem, jaki wybuchł w nocy na południu Hiszpanii. Nikomu z grupy polskich turystów nic się nie stało, podaje biuro rzecznika prasowego MSZ-u. Jak podkreślono, wśród turystów ewakuowanych w związku z pożarem była grupa 61 Polaków, blisko 50 naszych rodaków. Przewieziono do ośrodka sportowego w miejscowości Masagon. Kilkanaście osób we własnym zakresie pojechało do okolicznych miejscowości.
Konsul dyżurny pozostaje w stałym kontakcie z rezydentką biura podróży, także z miejscową policją. Z domów, koteli oraz kempingów w Andaluzji ewakuowano blisko 2000 osób. Ogień zagraża słynnemu parkowi narodowemu Doniana. Występuje tam zagrożony wyginięciem ryś iberyjski. Do walki z pożarem wykorzystuje się samoloty i śmigłowce. Gaszenie ognia utrudnia wysoka temperatura i silny wiatr. Prokurator federalny Belgii zabiega o wprowadzenie kar za wchodzenie na strony internetowe dżihadystów nawołujących do terroryzmu. Jak przekonuje, pozwoli to skuteczniej walczyć z terroryzmem. Belgijski prokurator chce, by za przestępstwo uznawać świadome wchodzenie na strony wzywające do terroryzmu i zainteresowanie propagandą dżihadystów. Frederik Van Rijf powiedział, że skoro nielegalne jest odwiedzanie stron, które zawierają treści z wykorzystywaniem seksualnym dzieci, to tak samo powinny być potraktowane strony, na których prezentowana jest dżihadystyczna propaganda. Pytany o ten pomysł premier Belgii powiedział, że jest otwarty na wszelkie plany, które zwiększą skuteczność walki z terroryzmem. Zwrócił jednak uwagę, że konieczne jest zachowanie równowagi między zagwarantowaniem swobód a bezpieczeństwem. Niektórzy natomiast przypominają, że w skutecznej walce z terroryzmem pomogłoby zaostrzenie prawa i możliwość zatrzymania na 72 godziny osób podejrzanych o terroryzm zamiast obecnych 24. Ale belgijski parlament odrzucił niedawno poprawki do konstytucji w tej sprawie. Beata Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. Jest wyższy bilans wypadku cysterny w Pakistanie. Pojazd, który przewoził paliwo, stanął w płomieniach. Jest co najmniej 148 ofiar śmiertelnych. To głównie mieszkańcy okolicznych wiosek, którzy przebiegli na miejsce wypadku i próbowali zbierać wyciekające paliwo. Według lekarzy bilans tragedii, do której doszło w pobliżu miasta Bahawalpur w prowincji Pendżab, może wzrosnąć. Blisko 50 rannych jest w stanie krytycznym. W Radomiu już po biegu w hołdzie robotnikom radomskiego czerwca 76. Półmaraton przebiegło blisko 1000 osób z całego kraju. Jego trasę wyznaczono tak, aby prowadziła obok miejsc, które 21 lat temu radomianie protestowali przeciwko zapowiadanym podwyżkom cen żywności. Za to spacyfikowało ich ZOMO. Zdaniem Tadeusza Kraski ze stowarzyszenia Biegiem Radom to dobra okazja do tego, aby przypomnieć ważne dla Polski wydarzenia i postaci. Na każdym kroku osoby z zewnątrz opatrzą się na tą nazwę Czerwiec 76, opatrzą się na te różnego rodzaju flagi, atrybuty, które tu się pojawiły. Ta historia w tle znajduje swoje godne miejsce w naszej imprezie. Dla uczestników biegu jego cel miał duże znaczenie. Na co dzień biegają rekreacyjni dla zdrowia, a dzisiaj także w hołdzie radomskim robotnikom. Szczytna idea upamiętnienia tych wydarzeń czerwcowych w Radomiu. W Polsce jest bardzo dużo takich biegów. Sam uczestniczyłem m.in. w biegu Niepodległości w Warszawie. Otoczka historyczna, to zainteresowałam się tym. W takim momencie czuję się Polakiem i wiem, dlaczego chcę być tym Polakiem. 23 osoby, w tym jedna pośmiertnie, otrzymają krzyże wolności i solidarności. Oficjalne obchody rocznicowe rozpoczną się o 18 w centrum Radomia przy pomniku ludzi skrzywdzonych. A teraz informacje ze sportu. Andrzej Janisz, dzień dobry. Adam Kszczot, który wygrał bieg na 800 metrów podczas drużynowych mistrzostw Europy w Lille, został zdyskwalifikowany za przekroczenie toru. Kierownictwo polskiej ekipy złożyło protest, który właśnie jest rozpatrywany. Kamila Litwinko wygrała konkurs skoków wzwyż wynikiem 197 cm. Roger Federer po raz 9 wygrał tenisowy turniej rozgrywany na trawiastych kortach w niemieckim Halle. W finale rozstawiany z numerem 1 Szwajcar pokonał reprezentującego Niemca Aleksandra Zwierzyna 6-1 i 6-3. 35-letni Federer grał w finale turnieju tej rangi już po raz 140, a triumfował 92 razy. Jerzy Janowicz odpadł w pierwszej rundzie kwalifikacji tenisowego turnieju w Eastbourne. Polak przegrał ze znacznie niżej notowanym Chorwatem Franco Skogurem 6-7 i 6-7. Mecz zaczął się w sobotnie popołudnie, ale został przerwany z powodu opadów deszczu i dokończony dzisiaj. Polscy siatkarze bez straty seta awansowali do drugiej fazy grupowej Mistrzostw Świata do 21 lat rozgrywanych w Czechach. W swoim trzecim meczu grupy A biało-czerwoni pokonali Kanadyjczyków 3-0 i zajęli pierwsze miejsce w tabeli z kompletem zwycięstw. Wcześniej wygrali z Marokańczykami oraz Czechami. Podopieczni Sebastiana Pawlika powalczą w drugiej fazie grupowej o awans do półfinału. Mecze zostaną rozegrane od wtorku do czwartku. Najlepsze dwie drużyny z obu grup zagrają w finał.
Dmitrij Owczarow wygrał z Timo Bolem, to obaj to reprezentanci Niemiec, 4-3. W finale prestiżowego turnieju cyklu World Tour w Hsinchu, Chengdu. Żadnego z tenisistów stołowych gospodarzy nie było nawet w ćwierćfinale w ramach protestu, bowiem oddali walkowerami mecze 1/8 finału. Do gry nie przystąpiły trzy chińskie gwiazdy ping-ponga. Mistrz olimpijski świata Ma Long, wicemistrz globu Fan Zhendong oraz Su Xin. Wszyscy oddali swoje mecze walkowerami w proteście przeciwko ich zdaniem niesłusznemu zwolnieniu trenera reprezentacji Liu Guolianga. Były król strzelców polskiej ekstraklasy Nemanja Nikolić strzelił gola dla Chicago Fire w wygranym meczu z Orlando City 4-0. W tym sezonie amerykańskiej ligi MLS węgierski piłkarz zdobył już 14 bramek i jest zdecydowanym liderem klasyfikacji najskuteczniejszych. A teraz o pogodzie. Przeważają chmury, ale czasami jest trochę słońca i jest ciepło, do 25 do 29 stopni. Na Pomorzu i na zachodzie kraju chłodniej, tam około 20 stopni. Miejscami spadnie niewielki deszcz, a w Bieszczadach możliwe burze. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany na zachodzie i Pomorzu, umiarkowany i dość silny, porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Niedziela, 25 dzień czerwca, Łukasz Sobolewski. Przed mikrofonem kłaniam się nisko i zapraszam na popołudnie z Polskim Radiem 24. W tej godzinie u nas m.in. audycja Ludzie Gospodarki, a tam rozmowa z Adamem Sikorskim, szefem Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, a prywatnie wielkim pasjonatem motoryzacji, lotnictwa i biznesu. Ta rozmowa w Ludziach Gospodarki po godzinie 15.30. Natomiast już za chwilę na naszej antenie gorący temat, a tam dwa tematy. Kolejne odcienie afery Amber Gold i rozmowa z Michałem Karnowskim z tygodnika W sieci, a także kolejne doniesienia o nieuczciwej sędzi, która dopuściła się oszustwa w jednym ze sklepów. Na ten temat porozmawiam z sędzią Barbarą Biwnik. 10 minut po godzinie 15. Zapraszam na gorący temat. Gorący temat. A gościem Polskiego Radia 24 jest Michał Karnowski, tygodnik W sieci, portal w polityce.pl. Witam, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, witam pana i słuchacze. Co szokującego jest w stenogramach z podsłuchów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego założonych Marcinowi P., które to stenogramy ujawnia tygodnik W sieci? No rzeczywiście, jest sporo szokujących rzeczy. My oczywiście śledzimy tę aferę, tak jak i państwo, jak i słuchacze, od początku i sporo już wiemy, ale no, odczytanie tej dotychczasowej wiedzy w kontekście stenogramów, no myślę, że pogłębia ten obraz, uściśla go, doprecyzowuje. Pierwsza sprawa to może powiedzmy, że to są stenogramy z lipca i sierpnia 2012 roku. To jest moment tuż przed upadkiem tej piramidy finansowej i wszyscy w państwie właściwie już wtedy wiedzą, że to jest oszustwo, gigantyczne oszustwo, które pochłonęło setki milionów złotych wyciągniętych od wielu tysięcy Polaków, często oszczędności życia, często to były ogromne dramaty. No i po pierwsze, ABW zakłada ten podsłuch bardzo późno, bo właściwie dopiero w tym ostatnim okresie. Po drugie, z tych podsłuchów wynika, z tych scenogramów, że w tym czasie Marcin P. dokonuje takiej operacji czyszczenia sprawy, to znaczy możemy podejrzewać, że niszczona jest dokumentacja, a na pewno słyszymy na tych taśmach o wyprzedawaniu majątku. On na przykład dzwoni do banku i mówi, chciałbym sprzedać 10 sztabek złota, czy możecie mi zapłacić gotówką. Idzie do pani notariusz i dokonuje iluś transakcji przepisania na swoich bliskich, tak żeby uciec przed ewentualną egzekucją majątku, który ma, mieszkania, samochody są wyprzedawane. Więc to jest taki jeden wątek czyszczenia sprawy, na który ktoś pozwala. Znaczy wtedy po prostu wyprowadzono z majątku Amber Gold, myślę, że dość spore pieniądze, które mogły posłużyć na zaspokojenie roszczeń i tego nie zakupano. Drugim wątkiem, który dla mnie jest bardzo ważny, to jest potwierdzenie, że w przypadku OLT bardzo liczono na bankructwo polskich linii lotniczych LOT i że być może nawet było na to jak rządzących. Oprócz w jednej strony pada tak bardzo mocne stwierdzenie, że jeszcze kilka tygodni tej operacji
i lot by upadł. Wszystko ku dobremu zmierzało, no niestety pod piramida się jednak ostatecznie wywróciła, ale to, że chodziło o przejęcie lotu, doprowadzenie tej firmy przez dumpingowe ceny, które oferował OLT do bankructwa, to bardzo mocno na tych nagraniach wybrzmiewa. No i jeszcze trzeci wątek, to jest trochę takie uzupełnienie tego, co podała Gazeta Wyborcza w piątek, jak pamiętam, tak, w piątek, znaczy tego rozmów Marcin P. z jednym z wydawców, chodzi o pana Jasieckiego, wydawcę Wprost. No i to było takie oskarżenie, że właśnie dziennikarze dostali te materiały od Marcina P. i chodziło o to, że Tusk, młody Michał Tusk, pracuje w Ambersold, Ekspres, no że miało być jakaś operacja odwracania uwagi. No nie do końca tak. Tak, że wobec władz Platformy Obywatelskiej, ówcześnie rządzących, że no my tutaj wyrzucamy na jaw, na światło dzienne Michała Tuska, jeśli wy nam nie dacie spokoju, jeśli nie uspokoicie służb państwowych, które zaczynają nam się dobierać, to wtedy będzie jeszcze większy problem. I tam pada jedno ciekawe pytanie, które brzmi ono w ten sposób, że dopóki Michał Tusk był w OLT Express, dopóty można było mówić o bezpieczeństwie biznesu, dopóty nikt nie tykał Amber Gold. No, więc ten parasol ochronny, myślę, że się po raz kolejny potwierdza. No, wymieniam tutaj trzy takie wątki, które się narzucają jako najważniejsze, ale może być ich więcej. No właśnie, panie redaktorze, to może kwestię tego parasola ochronnego, o którym pan wspomina, nieco rozwiniemy, bo zastanawiam się, jak to możliwe, że po upadku OLT Express jej właściciel miał sporo czasu na likwidację majątku i tym samym kto mu pomagał, kto ten parasol nad nim roztoczył, że on miał praktycznie około 2 miesięcy nieskrępowanej działalności na to, żeby pewne ślady pozacierać, a przede wszystkim, żeby majątek wyprowadzić ze spółki. No, więc jest jedna rzecz, która, jeśli już pan powie, ja też mianowicie rozmawiający mają pełną świadomość, że są podsłuchiwani przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ale nie jest taka świadomość, jak czasami ludzie sobie rzucają, ktoś tam nas słucha. Tylko to nie mówią wprost o tym, że mamy informacje od kontrahentów, że jesteśmy w słuchu. Albo mamy informacje, że tego a tego dnia do naszej firmy wkroczy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Myślę, że to pokazuje, że te przenikanie się wzajemne świata ówczesnej władzy i biznesu Amber Gold, tego oszukańczego biznesu, było bardzo mocne i było bardzo silne. Ten parasol, myślę, że miał kilka wymiarów. Pierwszym to była taka zupełna bezwolność, niewidzenie, jak gdyby ślepota służb państwowych od Komisji Nadzoru Finansowego, począwszy przez Urząd Lotnictwa, zakończywszy, dla rozmaitych nieprawidłowości. Bo gdyby chociaż porządnie przestrzegano prawa, to Marcin P. nie miałby prawa założyć Amber Gold, a Amber Gold nie miałaby prawa uruchomić linii OLT. No po prostu w świetle polskiego prawa, które wystarczyło mniej więcej nawet przestrzegać, to się nie powinno było zdarzyć. Drugim elementem to były moim zdaniem silne powiązania z ówcześnie rządzącymi. No przypomnijmy, że mamy nawet zdjęcia pokazujące, jak samolot OLT jest ciągnięty przez ludzi, no elitę gdańskich liberałów, tak to określmy. No i mamy też tutaj te nagrania mówiące o tym, że panowie są uprzedzani na przykład, że ABW wkroczy. Więc ja najkrócej rzecz biorąc, odpowiadając na to pytanie, powiem tak. Przypuszczam, że część tych pieniędzy po prostu poszła do ludzi bardzo wpływowych wówczas w obozie rządzącym. Na zdrowy rozum nie dałoby się tej skali afery inaczej przeprowadzić. Myślę, że ktoś po prostu na tym bardzo dużo zarobił. Kto konkretnie nazwiska? No to jest zadanie dla Komisji Śledczej. Ja przypomnę, że w tym tygodniu przed nami są najważniejsze zeznania. To znaczy ma zeznawać między innymi Marcin P. i zobaczymy, czy on zdecyduje się powiedzieć prawdę. Bo ja myślę, że on ma bardzo dużą wiedzę. On był w powszechnej wiedzy tych, którzy się tą sprawą zajmują. Ja się z tym zgadzam. Rodzajem słupa. To znaczy on był tutaj wykonawcą tego, ale ani on nie miał takich pieniędzy na założenie tego, ani on nie miał takich wpływów, żeby tak to funkcjonowało. Myślę, że tam była ochrona bardzo wysoko ustawiona. Sprawa szalenie interesująca, rozwojowa i bulwersująca w
myślę, kolejności, niekoniecznie takiej, jak to w tej chwili podałem. I te szokujące stenogramy z podsłuchów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego założonych Marcinowi P. Mnóstwo pytań. Mam nadzieję, panie redaktorze, że będzie jeszcze okazja nieraz na ten temat porozmawiać na antenie Polskiego Radia 24. Tymczasem teraz już za tę rozmowę dziękuję. Michał Karnowski, Tygodnik w Sieci, portal w polityce.pl o szokujących stenogramach ujawnionych właśnie przez Tygodnik w Sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Jeśli potwierdzą się podejrzenia, że sędzia szczecińskiego sądu okręgowego dopuściła się oszustwa w jednym ze sklepów, zostanie ona pozbawiona immunitetu i usunięta z zawodu. Takie kroki zapowiada prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który powiedział informacyjnej agencji radiowej, że sprawę traktuje priorytetowo, bo w interesie całego społeczeństwa leży szybkie osądzanie takich przypadków. Sędzia w jednym z supermarketów miała przeklejać ceny na sprzedawanych w promocji przewodnikach turystycznych, aby mniej zapłacić za towar. Zyskałaby na tym 30 zł. Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że sędzia sądu okręgowego zarabia od około 13 600 zł do 14 700 zł brutto miesięcznie. Zbigniew Ziobro podkreślił, że zwłaszcza w przypadku zawodu sędziego taka postawa jest niedopuszczalna. To jest kolejna zasmucająca i bulwersująca zarazem sprawa. W sytuacji, kiedy sędzia jest łapany na gorącym uczynku, czy to kradzieży w sklepie, jak ostatnio się zdarzało, czy jak w tym wypadku oszustwa poprzez przeklejenie naklejek z metką, która miałaby doprowadzić do zaoszczędzenia 30 zł. Na szkodę sklepu, no to są sytuacje, które nie godzą się, nie dają się w żaden sposób wytłumaczyć wobec szczególnej roli zawodu zaufania, jakim jest zawód sędziego. Dlatego kuriozalne jest też tutaj również i to, że ta kwota, o której mówimy, jest ogólnie współmierna do realnych, całkiem wysokich zarobków sędzi sądu okręgowego. Jeśli możemy oceniać to zachowanie, to musimy powiedzieć tutaj o kuriozalności tej sytuacji, ale też i o naruszaniu pewnych elementarnych zasad etyki zawodowej w życiu prywatnym przez sędziego. I zadać sobie pytanie, jak taka sędzia, czy taki sędzia, który w ten sposób postępuje, zachowuje bezstronność, uczciwość, najwyższą etykę wtedy, kiedy przychodzi mu sądzić innych, oceniać innych, a przecież robi to na co dzień. Od sędziów powinniśmy dać ich zawodu wymagać więcej, wymagać przestrzegania wysokich standardów etycznych, nie tylko w trakcie wykonywania przez nich zawodów, ale co się przecież są ściśle łączy, bo tego się nie da rozdzielić, również w życiu prywatnym, osobistym. Ten przykład w tym sensie bulwersuje, bo pokazuje, że pani sędzia ma problem z tymi wysokimi standardami etyki, ale bulwersujące jest też i to, że to nie jest też pierwszy przypadek w ostatnich tygodniach, miesiącach pokazujący na zjawisko tego rodzaju kradzieży w sklepach czy podobnych zachowań przestępstw takich codziennych popełnianych przez przedstawicieli trzeciej władzy. To bardzo szkodzi wizerunkowi sędziów, również tych wielu sędziów, którzy są przyzwoici, uczciwi, bo wierzę, że przecież takich nie brakuje i postępują profesjonalnie. Dlatego też w interesie jest to, aby w interesie tego społeczeństwa, aby takie przypadki szybko rozstrzygać, osądzać. Dlatego też poleciłem prokuraturze, żeby ta sprawa była prowadzona możliwie intensywnie, jeśli wszystkie te okoliczności potwierdzą się, to prokuratorzy mają obowiązek niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o uchylenie immunitetu. No i trzeba doprowadzić do usunięcia takiej osoby z zawodu. Problem jest jednak dużo szerszy z racji, podkreślam już, kolejnego przypadku któregoś opisującego niewłaściwe, nieetyczne zachowanie sędziów, bo czasami wręcz takie powszechne, udział w powszechnych kradzieżach. I dlatego potrzebne są zmiany systemowe, które przygotowane jako minister sprawiedliwości, które mają na celu podniesienie standardów etycznych w tym zawodzie, również jeżeli chodzi o dopuszczanie do zawodu i eliminowanie, bezwzględne eliminowanie z zawodu ludzi, którzy tym standardom etycznym osobistej uczciwości nie
nie są w stanie sprostać. My musimy mieć pewność, że osoby, które ubierają togę, ubierają łańcuch z orłem w koronie i rozstrzygają w imieniu polskiego państwa, wydają wyroki, to są osoby na wskroś uczciwe i w sposób bezstronny, że ten będą rozstrzygać sprawy innych Polaków. Mam nadzieję, że zmiany, jakie proponuję, temu właśnie będą służyć i podniesieniu systemowych rozwiązań, które doprowadzą do skuteczniejszego eliminowania ludzi nieuczciwych sądownictwa, ale też i zapobiegną wprowadzeniu do tego środowiska ludzi, o których z góry można powiedzieć, że nie odpowiadają, jeżeli chodzi o kwalifikacje etyczne temu szczególnemu zawodowi, powołaniu, można powiedzieć, nim jest zawód i rola sędziego państwa. Rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie, Michał Tomala, poinformował wczoraj, że sędzia została odsunięta od czynności służbowych na miesiąc. Sędzia pełni też funkcję wizytatora w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego w Szczecinie. Wczoraj do prezesa Sądu Apelacyjnego trafił już wniosek o odwołanie jej z tej funkcji. A gościem gorącego tematu w Polskim Radiu 24 jest Barbara Piwnik, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Dzień dobry, pani sędzio. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Kłaniam się nisko. Zacznę od pytania o to, dlaczego ludzie zarabiający tak dużo, bo mówimy tutaj o kwotach rzędu kilkunastu tysięcy złotych brutto miesięcznie, dopuszczają się tak niskich czynów jak kradzież o wartości kilkudziesięciu złotych, no w ogóle kradzież jakakolwiek. Zadał mi pytanie, które sama sobie zadaję i na które nie znajduję dobrej odpowiedzi. Bo rzeczywiście chyba o taką odpowiedź trudno, ale nawiązując do tego, o czym pan minister w państwa materiale przed chwilą mówił, to ja myślę, że problem jest nieco głębszy i przy najlepszych chęciach reformatorów chyba trudno będzie wypracować taki inny model, który by wyeliminował przypadki, że do zawodu tego trafią ludzie, no krótko rzecz ujmując, nieodpowiedni. To jakoś wychodzi, ta wypowiedź, naprzeciw temu, o czym ja też mówię od paru lat, że droga do zawodu sędziego i także później sposób oceniania sędziego wymaga reform, ale czy akurat można znaleźć sposób na to, żeby tak jak pan przed chwilą zapytał, człowiek, który no, nie ma złego uposażenia, podejmował się takich zachowań, to myślę, że dobrej odpowiedzi dziś na to nie znajdziemy. No właśnie, bo mowa tutaj zarówno o działaniach oczyszczających środowisko z takich osób, jak i też o działaniach wyprzedzających niejako, niedopuszczających takich osób do zawodu, ale no to, jak pani sędzia wspomina, jest rzeczą bardzo trudną. Pójdźmy może więc nieco szerzej, bo te wczorajsze doniesienia o tej próbie kradzieży w wysokości 30 zł niestety nie są pierwszymi w ostatnich miesiącach dotyczącymi środowiska sędziowskiego. Zastanawiam się, jak tego rodzaju doniesienia wpływają na debatę o konieczności reformy sądów i KRS-u. Bardzo słusznie pan zwraca na to uwagę, dlatego że temperatura tych dyskusji ostatnich miesięcy jest, widziałabym, bardzo wysoka. Mało tego, spotykam się także z takimi opiniami, że przecież różne zachowania niegodne, tak to nazwijmy, przytrafiają się także w innych zawodach, tylko ten zawód stawia wymagania szczególne. Jeżeli zgodnie ze ślubowaniem sędzia między innymi ma stać na straży prawa, z obowiązków zapisanych w ustawie wynika, że tej godności urzędu ma chronić i postępować zgodnie z tymi zasadami, nie tylko sprawując urząd, ale także właśnie w tym czasie, który nie łączy się ze sprawowaniem obowiązków, a więc poza wypełnianiem funkcji sędziego także winien prezentować odpowiednie zachowania, to chociażby przez to te wymagania i ta dyskusja są potrzebne.
Dlaczego w ostatnim czasie pojawiają się takie zachowania? Ja sama także stawiam sobie to pytanie chociażby przez pryzmat tego, że przecież takie przypadki szczególnie przekładają się na także temperaturę tej dyskusji, jaka się obecnie toczy. Od lat też mówię o tym, że w sytuacji takiego zachowania, właśnie na przykład noszącego znamiona przestępstwa, także oczekiwałabym od środowiska tego, że nie trzeba prowadzić długiego postępowania dyscyplinarnego, aby w efekcie takie niegodne zachowanie rozliczyć, bo oczekiwałabym tego, że taki sędzia złoży urząd, a więc przestanie być następnego dnia sędzią. To już nie tylko chodzi o to, że tak jak Państwo informujecie, ktoś zostaje zawieszony, ktoś zostaje pozbawiony dodatkowej funkcji, ale gdyby w takich przypadkach była taka reakcja środowiska, że ta osoba czułaby się zobowiązana do złożenia urzędu, to może byłby to nie sygnał dla społeczeństwa, że jest to środowisko, które nie toleruje tego rodzaju zachowań, ale także pewien przekaz na przyszłość, że w przypadku zachowania niegodnego urzędu również nie będzie takiej sytuacji, którą można by postrzegać jako solidarność środowiska. To jest bardzo, myślę, dużo problemów do dyskusji, także do tej dyskusji, która musi toczyć się wtedy, kiedy są proponowane zmiany, bo chodzi też o to, żeby zaproponowane zmiany nie przyniosły innych szkód, które mogą się stać, jeśli chodzi o wykonywanie zawodu sędziego i obaw społecznych, chociażby związanych z tym, kto do tego zawodu będzie trafiał. No właśnie, pani sędzio, to teraz bardzo, bardzo też ciekawą kwestię pani poruszyła, tej solidarności zawodowej, środowiskowej, bo świadomość pełna, myślę, naszej rozmowy jest, że nie każdy sędzia, to są przypadki incydentalne, dopuszcza się takich kradzieży, takich przestępstw czy takich oszustw. Ale niestety, no, taki, a nie inny jest to zawód. Jesteście Państwo na świeczniku i każdy taki przypadek wpływa na wizerunek wszystkich pozostałych sędziów. Gdyby do takiej sytuacji doszło w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga, w którym Pani pracuje, jakiego rodzaju zachowania zakłada Pani byłyby koleżanek i kolegów Pani względem takiej osoby? Czy tutaj ta solidarność zawodowa by zwyciężyła? Czy jednak taki środowiskowy ostracyzm względem takich niegodnych występków, zachowań? Ja mam szczęście, tak chyba mogę to nazwać, że pracuję na co dzień z sędziami w wydziale, czy też w sądzie. Te osoby, które są otwarte na rozmowę, dyskutujemy, spieramy się niejednokrotnie i myślę, że akurat wśród tych sędziów, z którymi przyszło mi pracować, mówilibyśmy sobie otwarcie i stawialibyśmy sprawę jasno. Oczywiście inną sprawą jest, na ile taka osoba, która dopuści się właśnie czynu przestępnego, jest gotowa taką decyzję podjąć, no bo za niego nikt tutaj, za taką osobę nikt tej decyzji podjąć nie może, ale ja myślę, że tak jak powiedziałam, w kręgu tych osób, z którymi pracuję, tolerancji dla takich zachowań by nie było i jednocześnie odwagi wyrażenia tego poglądu. Ja mogę tylko tutaj nawiązać do sytuacji, kiedy byłam ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, zdarzył się przypadek, że prokurator prowadził samochód pod wpływem alkoholu. Zostało to ujawnione i jaka była reakcja? Współpracujący ze mną prokuratorzy wiedzieli, że ja w takiej sytuacji jako prokurator generalny
oczekuje jednego zachowania od tego prokuratora i ten prokurator rzeczywiście zrezygnował następnego dnia z pełnionej funkcji, przestał być prokuratorem, następnie poniósł odpowiedzialność. I ja myślę, że także właśnie to, do czego pan nawiązał, ważne jest, jak myśli, jak postępuje, jaką postawę prezentuje także przełożony, zwierzchnik, bez względu na to, czy jest to partner, bo sędzia, jeżeli nie pełni innych funkcji, jest no każdy sytuowany tak samo, czy też w sytuacji, jeżeli jest to na przykład prezes, czy jest to prokurator wyższego szczebla, te relacje powinny być jasne i taka ocena sytuacji jasna i to się może przekładać także na zachowania tych, no, którym zdarzy się postąpić niezgodnie z prawem. Bardzo serdecznie dziękuję za ten komentarz. Gościem niedzielnego gorącego tematu w Polskim Radiu 24 była Barbara Piwnik, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Dziękuję raz jeszcze pani sędzio za tę rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. 34 minuty po godzinie 15 w Polskim Radiu 24 już za chwilę audycja Ludzie Gospodarki, a tam rozmowa z Adamem Sikorskim, prezesem zarządu spółki PZL Sędziszów, szefem polskiej grupy motoryzacyjnej, a prywatnie wielkim pasjonatem motoryzacji, lotnictwa i biznesu. Ta rozmowa w audycji Ludzie Gospodarki w Polskim Radiu 24 już za chwilę. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Ludzie gospodarki. Dariusz Kwiatkowski, witam Państwa. Dziś naszym gościem jest pan Adam Sikorski, współtwórca grupy kapitałowej Unimot, szef polskiej grupy motoryzacyjnej i prezes zarządu spółki PZL Sędziszów. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Co stanowiło dla pana większą motywację do objęcia funkcji szefa spółki PZL Sędziszów? Zainteresowanie biznesem czy pasjonowanie się lotnictwem? Jedno i drugie. Zainteresowanie biznesem i misja wyprowadzenia PZL Sędziszów ponownie na lidera filtracji w Polsce. Mam nadzieję, nie tylko w Polsce. To jedno z zadań, które postawiłem przed sobą, przed załogą, naszą drużyną całą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, z racji zainteresowania, to o czym pan wspomniał, lotnictwo jest moją pasją. Tych zakładów lotniczych w Polsce jest już bardzo mało polskich. Zostało ich niewiele. Dlatego tym bardziej się cieszyłem, że mogę połączyć biznes z pasją. Zajmować się biznesem, tym co lubię, rozwijaniem firm, rozwijaniem przedsiębiorstw. Z drugiej strony w dziedzinie, którą też bardzo lubię, czyli lotnictwo. PZL Sędziszów to firma z wielkimi tradycjami. Ona powstała w 1939 roku, tak? Dokładnie. Tydzień przed rozpoczęciem II wojny światowej, tragicznym wydarzeniem dla Polski, został oficjalnie otwarty ten zakład, który stanowił część bardzo ambitnego i poważnego programu COP-u, Centralnego Ośrodka Przemysłowego, który powstawał na południu Polski. Także to już jest 79 lat tradycji. No właśnie, i Sędziszów jest taką pozostałością tych tradycji polskiego przemysłu lotniczego, które rozwinęły się już przed wojną. Produkowaliśmy i myśliwce PZL P-11, P-24, które były eksportowane nawet do Turcji. Mieliśmy też łosie, karasie. Łosie były bardzo dobrymi samolotami, prawda? Dokładnie. Dzisiaj niestety możemy tylko wspominać i żałować, że tak mało udało się ich wyprodukować przed II wojną światową. No i były potem tradycje kontynuowane po II wojnie. Polski przemysł lotniczy rozwijał się. O dziwo, w tych czasach takich wydawałoby się trudnych, kiedy mieliśmy ograniczoną suwerenność, a jednak były i nowe konstrukcje, i eksport. Dziś gorzej. Dziś produkujemy przede wszystkim części samolotów. Tak, dzisiaj pozostały praktycznie części. Dobrze, że jest chociaż to. Może na tej bazie w przyszłości uda się, tak jak się mówi obecnie o powrocie do polskiego pojazdu, może uda się na tej bazie w przyszłości w przemyśle lotniczym samolot polski skonstruować. Ci inżynierowie pracują w fabrykach w tym momencie zagranicznych, ale nabywają wiedzę, nabywają doświadczenie. Być może kiedyś wraz ze wzrostem gospodarki jakiś ambitniejszy projekt na tym
powstanie. Rzeczywiście byliśmy potęgą kiedyś, jeżeli chodzi o produkcję samolotów i czytałem artykuł o samolocie AN-2, tak zwanym Antku, który znają członkowie aeroklubów, skoczkowie, wojsko, wielu ludzi się na tym szkoliło. Nie polska konstrukcja, bo to konstrukcja ze Związku Radzieckiego, rosyjska, ale samolot produkowany w kilkunastu miejscach na świecie, ale największą liczbę egzemplarzy wyprodukowano w Polsce, 12 tysięcy sztuk rekordowo. No ale oczywiście to nie tylko AN-2, Dromader, inne też konstrukcje, Iskra, śmigłowcy, program Iryda, ostatniego polskiego samolotu, który no nie doczekał lepszych czasów, także rzeczywiście jest się czym chwalić. Szkoda, że to nie przetrwało, ale czasy były takie chyba, że ciężko. To jest naprawdę bardzo drogi przemysł, przemysł wymagający dużych inwestycji, no i niewiele krajów na świecie tak naprawdę dzisiaj stać na to, żeby ten własny samolot mieć. Przykład nawet Chin czy Rosji, która de facto od wielu lat też nie potrafi pasażerskiego, nowoczesnego samolotu wprowadzić do produkcji, certyfikacji i inne rzeczy, więc powoli. Myślę, że na tej bazie inżynierskiej, która powstała obecnie w Polsce, Politechnika Rzeszowska, Warszawska, jest grupa ludzi, na której bazie być może będzie można w przyszłości coś bardziej ambitnego zrobić. Czy te pana zainteresowania biznesowo lotnicze pojawiły się bardzo wcześnie? Kim pan chciał zostać jako młody chłopak? Ja dorastałem w latach 70. 80. Jestem 72. rocznik, także i stan wojenny pamiętam jako mały chłopak, więc wtedy to nie bardzo można było mieć dużo ambicji. Człowiek raczej myślał, żeby znaleźć zajęcie, które da stałą pracę. Chciałem pracować w motoryzacji, bo mój tato jest związany od wielu lat z motoryzacją, de facto od zakończenia studiów w Politechnice Poznańskiej, więc zawsze był dla mnie takim wzorem, ideałem. Pracował w organizacji Polmozbyt. Wielu ją pamięta jako jedyną, która sprzedawała i obsługiwała samochody wtedy, więc zawsze myślałem o tym, że pewnie będę blisko motoryzacji i w sumie w tym kierunku też się zacząłem uczyć, szkolić po szkole podstawowej. W jakim stopniu do tych swoich zainteresowań dostosował pan kierunek kształcenia? Pomimo dużego sprzeciwu mamy, która namawiała mnie na liceum ogólnokształcące, przystąpiłem do egzaminów do technikum samochodowego. To były lata 80. Prowadzenie warsztatu samochodowego było jednym z niewielu prywatnych przedsięwzięć, które można było prowadzić. To było takie marzenie taty, że wraz z synami, czyli ze mną i z bratem, starszym o 2 lata, kiedyś będziemy prowadzić wspólny rodzinny warsztat samochodowy. Nawet mieliśmy plany, kreśliliśmy czasami wieczorem na stole w dużym pokoju, jak on będzie wyglądał. I dokładnie w tym kierunku się kształciliśmy. To było 5-letnie technikum samochodowe. Ale dziś lista pana dyplomów związanych z ukończonymi studiami jest imponująca. Może wymienię kilka tych osiągnięć? No jestem magistrem Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Skończyłem studia MBA, studia DBA w Polskiej Akademii Nauk. Szkole się również poza takim oficjalnym systemem edukacji. Jestem certyfikowanym coachem i mówcą John Maxwell Team. Jest to związane z leadershipem, z zarządzaniem. Staram się cały czas rozwijać, bo myślę, że to jest bardzo ważna część takiego życia zawodowego menadżera, aby podnosić swoje kwalifikacje cały czas. Te marzenia o warsztacie nie zrealizowane zostały. Natomiast zrealizował pan to w inny sposób, to posiadanie własnego biznesu. Zaczął pan po prostu działać jako biznesmen. Powstała chyba jako pierwsza w pana karierze grupa kapitałowa Unimot. To była grupa kapitałowa Unimot dokładnie w 92 roku. Miałem dokładnie 20 lat. Maturę napisałem. Brat był już o 2 lata starszy. Studiował na Politechnice Częstochowskiej na 3 roku, więc zaczynaliśmy naprawdę w bardzo młodym okresie, ale to wtedy dużo osób tak robiło, to ten moment zmian ustrojowych. Z tym warsztatem nie do końca tak było, że nie miałem styczności, bo życie potem się potoczyło tak, że w 99 roku nasza firma związała się z jednym z dużych producentów pojazdów ciężarowych Scania i przez 8 lat praktycznie pracy zawodowej blisko byłem związany z tym koncernem, reprezentowaliśmy go na południu Polski. Taka duża, fajna nauka pracy z koncernem, kultury pracy, zarządzania, więc nie pracowałem w warsztacie w formie mechanika, do jakiej się przygotowywałem, ale ta podstawa technikum samochodowego bardzo mi wtedy pomogła w Scania, a potem te menadżerskie też umiejętności, także bardzo miło to wspominam. I Unimot do dnia dzisiejszego funkcjonuje, także to jest ta grupa, która powstała w 92 roku i w tym roku obchodzimy 25 lat. I to jest spółka, która działa na rynku energetycznym? Tak, szeroko pojęty rynek energetyczny, zaczynając od paliw płynnych, tych znanych na stacjach benzynowych, olej napędowy, benzyna, gaz LPG, propan, butan,
autogazem potocznie zwane. Dzisiaj rozwinęliśmy się również o energię elektryczną, o gaz ziemny. Korzystamy tutaj z liberalizacji rynku. Jesteśmy, myślę, największym obecnie takim niezależnym operatorem na tym rynku energetycznym. To chronologicznie wróćmy jeszcze, choć o tym już mówiliśmy, do Sędziszowa. Tam pan został szefem w roku 2012. Co trzeba było zmienić w tej firmie? Jakie ona obecnie osiąga wyniki? PZL Sędziszów, wcześniej wytwórnia filtrów samochodowych w Sędziszowie, tak jak mówiliśmy, to jest firma z bardzo dużą tradycją. To jest firma, która otrzymała bardzo duży zastrzyk technologii w latach 70., gdy Polska kupowała licencję do produkcji pojazdów małego Fiata 126P, 125P, potem już konstrukcja częściowo polska, Polonez, taki spolonizowany duży Fiat tak naprawdę. To powodowało, że zakład w lata 90. wszedł w dosyć dobrej pozycji. Był zakładem dosyć nowoczesnym, wyposażonym w zachodnie maszyny. Niestety potem lata 90., koniec lat 90., lata 2000 spowodowały jakieś błędy w zarządzaniu, troszeczkę problemy z nadzorem, bo spółka była przekazywana z nadzoru ministra skarbu do wojewody. Były z tym problemy. Ona zaczęła powolutku tracić rynek i taka trudna sytuacja.